relacjach między kobietą a mężczyzną. Jako że rok 2023 jest dla mnie właśnie o relacjach, bardzo mocno o relacjach, to też dzisiaj chcę wokół tego trochę z wami pobyć i zaprosić was do tego pobycia, do tej kontemplacji. Poczujcie się, jakbyście byli ze mną w tym magicznym miejscu, w niesamowicie mocnym energetycznie lesie wiekowym. Cała przyroda reaguje na moje słowa, kiedy o tym mówię. Kiedy się zakochujemy w kimś, nie widzimy świata poza tą osobą. Kiedy ta pierwsza fala zauroczenia, zafascynowania mija, nagle zaczynamy widzieć rzeczy inaczej. Nasze przeszłe doświadczenia i różnego rodzaju traumy, krzywdy, wszystko to, co się wydarzyło w naszym dzieciństwie, co nas ukształtowało i wykształciło w nas pewnego rodzaju mechanizmy. Mechanizmy, których zadaniem jest, abyśmy nigdy więcej nie doświadczyli danego bólu i danego zdarzenia, których zadaniem jest chronić nas, bronić nas przed takimi zdarzeniami. Mechanizmy, które są bardzo mocno kontrolujące i kiedy połączone zostają z przekonaniami, na których każdy z nas wyrósł, tworzył wówczas taką bombę mocną, która powoduje, że nie ma przestrzeni w relacji na to, by druga strona była sobą. Pamiętam moment, że kiedy zaczęłam pracować z energią kobiecą, z kobiecością w sobie, ja w ogóle przez wiele lat swojego życia byłam w bardzo męskiej energii. W działaniu, w kontrolowaniu, w ustawianiu, w nakazywaniu, w mówieniu, w takim bardzo dużym ruchu i w tej energii męskiej byłam na tyle mocno, że wszystko, co kobiece, mi przeszkadzało. Absolutnie wszystko. A szczególnie comiesięczne krwawienia. To mnie w ogóle wybijało z rytmu. Gdyby mogło zniknąć, byłoby najbardziej korzystnie na tamten czas dla mnie. I ja miałam wiele żalu do natury. Jak została stworzona kobieta, że jako kobiety jesteśmy takie słabe i takie ograniczone i tak wiele rzeczy w nas utrudnia życie. I tak było, dopóki nie zrozumiałam, co to znaczy być kobietą i co to znaczy być mężczyzną. Jaka jest między tym różnica? I w momencie, w którym my zaczynamy rozumieć siebie, tą jakość, która w nas jest, tą, w którą wcieliliśmy się tutaj na ziemi, tą, przez którą możemy doświadczać życia. Kiedy zaczynamy to rozumieć, kiedy powoli zaczynamy akceptować siebie, kiedy powoli zaczynamy zmieniać te mechanizmy, które w nas zostały ukształtowane, które miały nas chronić w dzieciństwie, a teraz w żaden sposób nieprzeanalizowane, wciąż funkcjonują, mogłabym powiedzieć, w takim ukryciu, automatycznie pchając nas do pewnych zachowań. Kiedy to wszystko zaczynamy zauważać, widzieć, uwalniać, akceptować siebie, wówczas pojawia się też przestrzeń na to, żeby drugą osobę zobaczyć inaczej. Jakże często jest sytuacja, kiedy na sesji siada ze mną osoba i mogłabym powiedzieć, że w naszym ludzkim życiu są pewne
wartości, które są ponad wszystkim. Nawet jeśli nie jesteśmy ich świadomymi. Jedną z tych wartości jest relacja i miłość. My wszyscy pragniemy tej relacji i tej miłości, i tej bliskości. My do tego dążymy, nawet jeżeli nie jest to na pierwszym miejscu w naszym życiu, to jednak docelowo jest to, za czym tęsknimy. I wokół tego tworzymy różnego rodzaju historie w postaci będę mieć więcej pieniędzy, to będę szczęśliwa w związku i tak dalej, i tak dalej. Wiele jest tutaj różnych historii, które się w nas tworzą. Jednak to, co jest ważne, to zrozumienie, że jako kobieta, jako mężczyzna, każde z was jest różne od siebie. I kiedy na sesji siada osoba, nieważne czy jest to kobieta, czy jest to mężczyzna, kiedy przechodzimy do tematu związanego z relacjami, tam jest zawsze ogrom niezrozumienia. Ogrom szarpaniny, walki, przeciągania liny na swoją stronę, wchodzenia w taką pozycję i rolę małego dziecka. To bardzo często pojawia się w procesach, w takich głębokich, podświadomościowych procesach, w które wchodzimy, kiedy dwie osoby stają naprzeciwko siebie. Tam nigdy nie ma dorosłych osób. Tam zawsze jest małe dziecko, małe, skrzywdzone, poranione dziecko, które walczy o swoje, które szarpie się, atakuje, krzyczy, wrzeszczy, tupie, żeby otrzymać to, czego potrzebuje. Ja dzisiaj jakby nie będę się zanurzała w ten proces całego wyjścia z tego bycia skrzywdzonym dzieckiem. Dzisiaj chcę o czymś innym opowiedzieć. Dzisiaj chcę opowiedzieć o tym, co nie zawsze, nawet jeżeli utulimy to skrzywdzone dziecko w nas, nawet jeśli damy mu uwagę i damy zaopiekowanie, którego zabrakło, nawet jeśli zauważymy własne potrzeby i zaczniemy inaczej się o siebie troszczyć, to ten element nie zawsze ma miejsce i nie zawsze się pojawia w relacji. Jest to element związany ze zrozumieniem, akceptacją i uszanowaniem inności, innej jakości między mężczyzną a kobietą. Jako kobiety jesteśmy inne. Mamy inny cykl funkcjonowania. Jako mężczyźni wy również jesteście inni. Wasz cykl obraca się wokół systemu 24-godzinnego, wokół słońca. Cykl kobiety obraca się wokół księżyca. Nie jest cyklem dobowym. Jest cyklem stricte związanym z menstruacją i z krwawieniem. I kobieta przechodzi pewnego rodzaju fazy, w których jej energia, jej siła, którą w sobie ma, jej predyspozycje, jej możliwości są bardzo mocno określone według tej fazy zmiany i rozwoju, w której ona jest. Jednak ogrom osób i kobiet, i mężczyzn zupełnie tego nie rozumie. Tutaj nawet może bardziej kobiety nie rozumieją siebie niż mężczyźni, ponieważ świat mocno jest dostosowany do cyklu słońca, do cyklu dobowego, do pracy według tego cyklu dobowego. I kobiety, które wierzą, że bycie kobietą jest czymś gorszym, starają się za wszelką cenę wejść w ten cykl dobowy, być tym mężczyzną, stać się tym mężczyzną. Ale kiedy w związku jest kobieta i mężczyzna i kobieta chce być mężczyzną, to tam nie ma miejsca dla męskości, która płynie od tego mężczyzny. Tam nie ma miejsca na to. Kobieta, która kontroluje, która nadzoruje, która każe, rozkazuje, ustawia, tam nie tylko nie ma miejsca dla mężczyzny i jego męskości, tam również nie ma miejsca dla kobiecości tej kobiety. Dla mnie to było zaskakujące, kiedy zaczęłam pracować ze sobą i ze swoją kobiecością. Przyjęcie do siebie i zrozumienie tego, że jako kobieta mam inne patrzenie na wiele rzeczy.
I mężczyzna ma inne patrzenie. I nasze patrzenie i znajdowanie rozwiązań może być bardzo mocno inne, może być tak inne, że wręcz niezrozumiałe dla nas samych, ale właściwe dla danej sytuacji. I ja jako kobieta byłam nauczona, by brać sprawy w swoje ręce. Kiedy widziałam, że mój partner sobie z czymś nie radzi, to moja reakcja była jak reakcja matki w energii męskiej. Odejdź, zostaw, dobra, zostaw, widzę, że sobie nie radzisz z tym, odejdź, zostaw to, zostaw, popsujesz, nie dotykaj, nie ruszaj, ja się tym zajmę. Co ty wyprawiasz, to jest bez sensu, to jest głupie i tak dalej, i tak dalej. Nie mogą sobie pozwolić na to, żeby zaufać, że on znajdzie rozwiązanie. Nie mogłam sobie na to pozwolić, bo się bałam. A co, jeżeli popełni błąd? A co, jeżeli ten błąd odbije się na mnie? A co, jeżeli ja będę musiała za ten błąd płacić? A co, jeżeli ja będę musiała to naprawiać? To już lepiej ja to zrobię sama. Po co mam tracić czas potem na naprawianie? I kiedy mija czas zauroczenia i fascynacji, zakochania między kobietą a mężczyzną, między mężczyzną a kobietą, wówczas role się zmieniają. To zaskakujące, co można zaobserwować, jak bardzo kobieta wchodzi w rolę matki, a mężczyzna w rolę synka lub w rolę dziecka. Gdzie tam jest miejsce dla kobiecości i męskości? Gdzie tam jest uszanowanie i zrozumienie oraz akceptacja tych jakości i ich różnorodności i ich inności w sobie. I to jest trudny proces. Pozwolić jemu lub jej działać w zgodzie z tym, kim jest. Pozwolić mężczyźnie podjąć decyzję, znaleźć rozwiązanie dylematu, z którym się mierzy. Kiedy przychodzi do ciebie, do kobiety i mówi, mam taki i taki problem. A ty zamiast dawać mu radę, mówisz, wierzysz, że znajdziesz rozwiązanie. To jest dopiero coś. To samo w drugą stronę. Kiedy my nie dajemy drugiej osobie tej przestrzeni, to dajemy jej jednoznaczny sygnał. Nie radzisz sobie. Nie jesteś w stanie sobie poradzić. Nie masz wystarczającej wiedzy i umiejętności. Skąd wówczas ta osoba ma czerpać swoją mądrość? Jak ma odnaleźć tą mądrość? To jest powielenie tego, czego doświadczyłeś, doświadczyłaś w życiu jako dziecko. Kiedy był jakiś problem i z czymś się mierzyłaś albo mierzyłeś, przychodziłeś do mamy, do taty i mówiłeś, co jest twoim problemem i mówiłaś, z czym się mierzysz. I rodzice od razu znajdowali rozwiązanie, od razu ci podsuwali rozwiązanie. Wyrastając na takim gruncie, uwierzyłaś, że jest ktoś ponad, kto jest mądrzejszy. Ktoś, kto wie lepiej. Potem poszukujemy rad i rozwiązań u ekspertów, uznając swoje wybrakowanie, potwierdzając, że nie jesteśmy wystarczający, by sami znaleźć rozwiązanie. Ale wszystko tak naprawdę jest w nas. Wszystko, czego my potrzebujemy, jest w nas. Potrzebujemy tylko odnaleźć drogę. I kiedy odnajdujemy tą drogę, czasem zdarza się wpaść w ślepy zaułek, w ślepą uliczkę, zboczyć z drogi, upaść, popełnić jakiś błąd. To, co jest wtedy ważne, to druga osoba obok, która zamiast oceniania jest i pozwala nam odnaleźć inne rozwiązanie, i pozwala poszukać innej drogi. To jest też coś, czego ja się uczyłam w swoim macierzyństwie. To było bardzo trudne.
Pamiętam pierwszy moment, kiedy moja córka przyszła zapłakana ze szkoły. Doszło do jakiejś ogromnej sprzeczki między nią a jedną z jej przyjaciółek. One miały kilka lat. Może 8, może 9. Wręcz doszło między nimi do rękoczynów. I wiecie, jak to jest w takich sytuacjach. Nie wiem, czy doświadczyliście tego kiedykolwiek, ale pierwsza rzecz, która się we mnie pojawiła, to pomysł, by pójść tam do szkoły i to kilkuletnie dziecko chwycić za fraki i nim strząsnąć i zrobić z nim porządek. Taka chęć stanięcia w obronie mojego dziecka. Ale to dziecko. Dzieci mierzą się z własnymi wyzwaniami życiowymi i otrzymują te wyzwania na własną miarę. To nie jest coś, co jest nierealne do przebrnięcia i do znalezienia rozwiązania. To są wyzwania na ich skalę, na ich możliwości. I ten moment, w którym pierwszy raz w życiu nie dałam żadnej rady. Ona płakała i opowiadała, a ja przechodziłam tą gigantyczną falę emocji, takiego szału, chęci działania i rozwiązania tego i powiedzenia: kochanie, musisz zrobić to i to, zrób to i to. I powstrzymywania się, oddychania. I zamiast tego mówienia: słyszycie. Rozumiem. Naprawdę rozumiem, jak to jest. Też byłam w takiej sytuacji. I pozwolenie jej na to, by wypłakała się. I to trwało i trwało. To nie było kilka minut. Kiedy ten czas minął, kiedy otarła łzy, to zajął może z półtorej, dwie godziny. Zajęła się swoimi sprawami, jakby nigdy nic. Ja poszłam zająć się swoimi, a po pewnym czasie przyszła do mnie i mówi: wiesz co, mamo? Ja już wiem, co zrobić. Wtedy pomyślałam sobie: wow, jakie to jest niesamowite, że kiedy dajemy przestrzeń dla drugiej osoby, ona jest w stanie znaleźć najwłaściwsze dla siebie rozwiązanie. Bo kiedy my wychodzimy z naszym rozwiązaniem, to nasze rozwiązanie bazuje na naszych doświadczeniach, ale też i na naszych traumach, i na naszych lękach, i na naszych przekonaniach. Może ono będzie dobre dla nas, ale czy na pewno będzie dobre dla drugiej osoby? To były pierwsze moje kroki i na tamten czas, kiedy je odkrywałam tą nową drogę bycia mamą w relacji z moją córką, pomyślałam sobie: a co jeżeli to samo można zastosować w relacji, w związku? No bo jeżeli wchodzimy w związek jako dwoje skrzywdzonych dzieci, bo tak w rzeczywistości najczęściej jest, to co jeżeli jedna ze stron, będąc jakby ten krok trochę na przodzie, krok przed, mając trochę inną, szerszą świadomość albo inne spojrzenie lub wiedzę. Nie mówię o byciu mądrzejszym, mówię o innym miejscu bycia w swojej drodze życia. Co jeżeli jesteśmy wtedy w stanie wyjść poza te automatyczne mechanizmy i reagowania skrzywdzonego dziecka i robiąc ze sobą poukładanie, uwalniając swoje emocje najpierw, potem znajdując przestrzeń dla tej drugiej osoby, pozwalając jej, by ona była, by odnalazła w sobie mądrość, by odnalazła w sobie rozwiązania. Jest takie nagranie chyba nawet na moim kanale tutaj na YouTubie o tym, jak rozmawiać. Jak rozmawiać z partnerem. Tak mi się wydaje, że taki jest tego tytuł. I ja tam właśnie opowiadam o tym, że w momencie, w którym my przestajemy wchodzić w rolę ratownika i szukać rozwiązań dla wszystkich dookoła i być tą taką przysłowiową matką dla naszych partnerów lub ojcem dla partnerek, to wówczas
pojawia się coś niesamowitego. Wyobraźcie sobie tylko ten moment, jeśli jesteście w relacji. Spróbujcie sobie przypomnieć te wszystkie chwile, kiedy dochodziło do momentów, kiedy druga strona przychodziła do was, wasz partner lub partnerka, bo mierzyli się z czymś, albo mieli w sobie dużo emocji. Co wówczas robiliście? Spróbujcie sobie to przypomnieć i wyobraźcie sobie, co by było, gdybyście nie zrobili nic. A może nawet łatwiej będzie wam pójść w inną stronę, wyobrazić sobie siebie, przypomnieć sobie siebie, czego w tych momentach potrzebowaliście naprawdę. Czy wy naprawdę potrzebowaliście rady? Czy potrzebowaliście bycia usłyszanym? Czy potrzebowaliście, by ktoś wam dał przestrzeń? By po prostu był. Kiedy my dajemy drugiej osobie przestrzeń, mówimy jej: wierzę w ciebie, wierzę, że znajdziesz rozwiązanie. Ja jestem. Nie zostawiam cię, nie odchodzę. Wierzę, że znajdziesz właściwe dla siebie rozwiązanie. I kiedy ta osoba znajduje rozwiązanie i ono nie przynosi właściwych efektów, tych oczekiwanych, i staje w silnych emocjach, co gdybyśmy dalej ją wspierali, pozwolili jej na to, by ona przeszła przez te emocje, przez całą kaskadę swoich emocji i swoich odczuć i po prostu byli. Jak wówczas urosłaby męskość w mężczyźnie? I jak zmieniłaby się kobiecość w kobiecie? W wielu związkach nie ma na to miejsca. Nie ma miejsca dla męskości, która jest w mężczyźnie. Nie ma miejsca dla kobiecości, która jest w kobiecie. Jednak tutaj podniosę temat, jak dużą rolę odgrywa kobieta w tej relacji. Że to kobieta, jeżeli wycofa się, da przestrzeń mężczyźnie, będzie mogła również znaleźć miejsce dla siebie. Przecież to nas przyciąga, ta inność. Nie szukamy kobiecych mężczyzn. Szukamy mężczyzn, którzy tą męskość mają w sobie. My, kobiety. I wy, mężczyźni, szukacie kobiecych kobiet. To was przyciąga. Kiedy wchodzimy w relacje, nagle po pewnym czasie coś się zmienia i patrząc na ludzi, wygląda to tak, jakby była to relacja matki z dzieckiem, matki z synem albo ojca z córką. I owszem, potrzeba zajrzeć do tego dziecka w nas, do tej skrzywdzonej dziewczynki, do tego skrzywdzonego chłopca. Ale jeśli nawet tylko jedna strona to zrobi, nawet jeśli tylko jedna strona w relacji to zrobi, to ta relacja i tak ma szansę na ogromną, ogromną zmianę. Bo kiedy ty wyjdziesz z roli, w której jesteś, druga osoba nie będzie mogła być już w swojej roli. Ten taniec, który tańczyliście oboje do tego dnia, zostanie przerwany przez ciebie. Ty z niego wyjdziesz. Ta osoba sama nie będzie w stanie tego tańca zatańczyć. Będzie musiała odnaleźć się w tej nowej sytuacji. I to odnalezienie się może prowadzić do różnego kierunku. W różnym kierunku może pójść. Jeśli pojawia się w tobie teraz lęk, co jeżeli ta osoba odejdzie, to usiądź z tym lękiem. Bo to lęk malutkiej ciebie albo malutkiego ciebie, płynący z dzieciństwa. Ja już wspominałam w jednym z nagrań, że związek między dwojgiem ludzi kończy się tylko w jednym momencie. W momencie śmierci ich obojga albo w momencie śmierci jednego z nich. W tym wcieleniu.
co nie oznacza, że się kończy w ogóle. To, co niedokończone, przechodzi dalej. Możemy dokończyć to w kolejnym wejściu na ziemię. Lęk. To jest to, co nami nawiguje. To, co nami kieruje. I to, co nas niszczy. Od nas zależy, czy pozwolimy, by przejął nad nami kontrolę. Zachęcam was do spróbowania, by, szczególnie was, kobiety, by zrobić krok w bok i dać mężczyznom, by przejawiła się ich męskość. I nie jeden raz, a może 300 razy, a może 1000, zanim zobaczysz efekty, o których mówię. W tym czasie, kiedy mężczyzna będzie odnajdował swoją męskość i uczył siebie i odnajdował swoją mądrość w sobie, jedyne, co masz zrobić, zająć się sobą, swoimi emocjami, swoimi lękami, swoimi przekonaniami. Przestać go ratować z opresji, jak matka dziecko. Stać się kobietą. Dojrzałą kobietą, która jest kobietą, a nie matką. I ty, mężczyzno, spróbuj ze swojej strony dać przestrzeń dla swojej partnerki. Nie oceniać, nie krytykować, nie doradzać, nie mówić, czemu nie ma siły, czemu czegoś nie zrobiła, kiedy ma krwawienie. Nie wiesz, jak to jest być kobietą w tym czasie. Nie wiesz, co się dzieje, jakie reakcje biochemiczne i fizyczne zachodzą w jej ciele. Nie masz pojęcia, z czym się mierzy. Tak jak kobieta nie ma pojęcia, z czym ty się mierzysz. I to jest ten szacunek i ta akceptacja do naszej różnorodności, która zmienia wszystko. Cudowności wam życzę, kochani, do odkrywania siebie. Siebie prawdziwych i do kontemplacji nad tą ideą, że każdy z nas jest duchową istotą w ludzkim ciele, która przejawia doświadczenia kobiece lub męskie. Spróbujmy w pełni z tych doświadczeń korzystać. W pełni, tu na ziemi, za tego życia, które zostało nam dane.